Siema wszystkim, łapy nie ma, jak zwykle. Dzisiaj zrobiłem pierwszy trening po urlopie. Przysiady, tak, przysiady. W taśmach, tak, w taśmach. Dlaczego w taśmach? Ponieważ czuję się komfortowo, jeśli chodzi o kolano. Powiedziałbym, że skrajnie komfortowo. Więc mogę teraz spokojnie testować taśmy, no i uczyć się tego wzorca siadu. Jestem zadowolony, ponieważ same wykonywanie tego siadu nie było bolesne. Teraz odczuwam tak 2 na 3 punkty na 10 możliwych. Więc można powiedzieć, że nieźle. I prognoza, jeśli chodzi o same trenowanie siadów, jest bardzo dobra. Robiłem dzisiaj high bar do 250 kg, czyli robiłem trójki do 220. No i skończyłem na 250, czyli 223 razy, 230 raz, 240 raz i 250 kg raz. Więcej nie wchodziłem. No i wiązałem się średnio. Taśmy mam te czerwone z Monstera. One są miękkie. Więc jak ktoś mnie zwiąże i zmienię na te mocniejsze, wtedy będzie ten wynik jeszcze lepszy. To na 100% nie wymagam, tylko to był taki mały test. Więcej nie dawałem, bo już robiłem te siady bardzo długo, ale też były na szczo, ale nie było czasu, żeby to zjeść. Więc co teraz planuję? Jeśli wszystko będzie ok z tym kolanem, to może wystartuję w pełnym truboju. Na razie nie mówię gdzie, bo nie wiem, jak się to potoczy, jeśli chodzi o kolano. W międzyczasie oczywiście dietka powoli schodzi z wagi. Na urlopie schudłem kilogram, więc można powiedzieć, że zrealizowałem cel, czyli zredukowałem się, więc nie jestem gołosowny, no ale bądź co bądź muszę się męczyć, muszę jeść, aby być silniejszy i aby dać pełne możliwości do regeneracji. Oprócz tego oczywiście muszę wprowadzić fizjo na pełnych obrotach, aby szczególnie pracować nad moimi mięśniami tonicznymi, ponieważ stabilizacja u mnie pada często w rotacji i mnie skręca, wtedy 2 dni wycięte z życia, aby to wyprostować. Jak to się zrównoważy, czy te siły się zrównoważą, mogę spokojnie wtedy dźwigać. No dzisiaj dźwigałem. Góra ładnie trzymała, cieszy mnie to. Jak zobaczycie na filmie, ten siad był praktycznie w linii prostej w dół. Czyli jak na Martynie Szmicie. Można powiedzieć, że przeszedłem kwalifikacje do trenowania na Martynie Szmicie i mogę zostać kulturystą. Od razu wyjdę na scenę i będę szaleć w majtach obsmarowanym gównem. Nie no, żartuję. Rozerem. Ale też tatowałem, więc mogę się wypowiadać jako osoba z doświadczeniem. Więc tak, głównym celem będzie martwy ciąg. Mam ładne zaproszenie do Niemiec. Nie powiem gdzie. Będzie na stulecie odzyskania niepodległości w Polsce, czyli 11 listopada, dokładnie 9-11 listopad. Już się wstępnie zapisałem. Głównie martwy ciąg. Natomiast które będą zawody, jako trójbój siłowy, wyjdzie w praniu, mówię. Ustalę sobie jakąś progresję, jakieś programowanie, plan treningowy. Pokażę go, jak on będzie wyglądał. Nie będzie on z dużym wyprzedzeniem, będzie prognoza krótkoterminowa, ponieważ wszystko będzie zależeć od współczynnika odczuć bólowych podczas treningu. Jeżeli będzie się podnosić dyskomfort, wtedy siady usunę. Natomiast same siady pomogą mi wyleczyć się totalnie. Nauczyć się znowu siadać, wzmocnić szczególnie górę, zmobilizować się. Dzisiaj trenowałem w taki sposób, aby mieć ten siad idealnie na zaliczenie. I tak właśnie robiłem. Jak widzicie, albo zobaczycie zaraz w ujęciu z boku, ten siad był bardzo ładny. Idealny, dosłownie idealny. I czuję i pełną stabilność, ładnie trzyma góra. No i to był high bar. Natomiast do formy życiowej jest daleko, ponieważ ja robiłem wtedy 260 albo 9 albo 10 razy 260 gramów. 9-10 razy. Bez taśm,
bez pasa. Teraz to robię w pewnym sprzęcie, natomiast pas ubieram po to, aby się nauczyć w nim robić. Co najlepsze mam przy już tych obciążeniach trochę większych, no nie potrafiłem zrobić wdechu, ale robiłem wdech, czyli napinałem tą przeponę niby, ale nie było tego powietrza, nie czułem tego powietrza napięcia, więc potrzebuję czasu, aby nauczyć się w pełni wykorzystywać ten oddech przeponowy w pasie, bo bez pasa robię to bardzo dobrze, w pasie jeszcze nie potrafię. Stąd jest to ważne, jak widzieliście w wpisie, w moim krótkim artykule na fanpage'u, że ten pas w turbo siłowy jest ważny i ważny, i ważne jest to, aby w odpowiednim momencie go wprowadzić w trening. Ja już go dałem na serię rozrywkową, już na małych obciążeniach, chyba na 155 kg. Tyle na dziś. Pamiętajcie o kursie, dwóch kursach w Warszawie na temat praktyki przysiadów. 18 sierpnia i 19 sierpnia podstawy w rozpisywaniu planów treningowych. Ja tymczasem idę teraz jeść. Jak najwięcej, bez ograniczeń, w miarę czysto. Czyli dzisiaj KFC nie wejdzie. I tyle. Więcej w opisie, jeśli chodzi o kursy. I chodź online. Nie ma łapy!